Budowa rochatyniec Herkules jest chrząszczem z rodziny poświętnikowate, dae. Owad ten jest bardzo charakterystyczny i łatwo rozpoznawalny. Barwa chitynowych pokryw jest różnorodna, z połyskiem, od żółtej, przez zieloną do czarnej. Występuje u niego wyraźny dymorfizm płciowy. Samce są większe i posiadają długi róg na przedpleczu oraz nieco mniejszy na głowie. Na spodniej stronie ciała występują gęste rude włoski. Larwy są żółte z czarną głową. Rochatyniec herkules jest jednym z najsilniejszych i największych chrząszczy na świecie. Rochatyniec herkules występuje w naturalnych, pierwotnych lasach deszczowych, nilzinnych i górskich ze znaczną ilością martwego drewna dużych rozmiarów. Prowadzi nocny tryb życia. Często spotykany w hodowlach amatorskich. Rochatyniec Herkules jest organizmem rozdzielnopłciowym. Występuje u niego przeobrażenie zupełne. Gatunek poligonandryczny. Okres godowy odbywa się od lipca do grudnia. Samce toczą walkę z innymi samcami o samicę. Samica składa jaja do ziemi bądź w martwym drewnie. Może złożyć do sto jaj. Po miesiącu od złożenia z jaj wylęgają się larwy. Larwy przechodzą trzy stadia larwalne. Ich rozwój trwa od roku do dwóch lat. Etap poczwarki trwa około dwóch, trzech tygodni. Rochatyniec Herkules osiąga dojrzałości płciową między piętnaście a dwadzieścia dwa miesiące życia, i mago w niewoli żyje od trzy do pięć miesięcy. Larwy żywią się gnijącym drewnem, postacie dorosłe są owocożerne.